21 lipca w San Diego rusza największa popkulturowa impreza świata, czyli Comic Con International. Jak co roku, setki tysięcy ludzi przez 4 dni uczestniczyć będą w panelach, spotkaniach z gwiazdami, pokazach przedpremierowych i wielu, wielu innych wydarzeniach, do których będą stać w kilometrowych kolejkach. Po co? Dlaczego? Ale o co chodzi z tym całym Comic Conem? Tłumaczymy w kilku prostych punktach. 1. Oryginalny Comic Con powstał z inicjatywy kilku komiksowych nerdów. Pierwsza impreza odbyła się 21 marca 1970 roku, trwała jeden dzień i przyszło na nią 100 osób. Było też dwóch celebrytów: Forrest J. Ackerman, pisarz sci-fi i inicjator fandomu science fiction oraz twórca komiksów Mark Royer. 2. Od 2010 roku liczba uczestników Comic-Conów została ograniczona do 130 tysięcy. Więcej osób po prostu nie zmieści się na 240 tysiącach metrów kwadratowych San Diego Convention Center, które uważane jest za jeden z największych tego typu obiektów w Stanach Zjednoczonych, a w którym Comic-Cony odbywają się od 1991 roku. Dla porównania, na poznański Pyrkon w 2015 roku przyjechało 31 tysięcy osób. 3. Przez 4 dni Comic-Conu odbywa się ponad 2000 imprez, co łącznie daje około 7000 godzin atrakcji dla uczestników. Samych paneli w 2013 roku było 1075, z czego najwięcej, bo 29%, poświęconych było anime, a w drugiej kolejności komiksom 26%. Największe sale, w których odbywają się konferencje i screeningi, mogą pomieścić jednocześnie między 5 a 6 tysięcy osób. 4. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, od lat kupienie biletów na imprezę graniczy z cudem. Sprzedaż online rusza zwykle w lutym i całodniowe przepustki znikają w błyskawicznym tempie. W 2014 roku przepustki uprawniające do udziału w tzw. Preview Night, czyli przedpremierowych pokazach filmów i seriali, wyprzedały się w 2 godziny. Ich koszt wynosił $220 za sztukę. 5. Zakup biletów jest wieloetapowy i dosyć traumatyczny. Aby w ogóle mieć możliwość kupić bilet, najpierw trzeba się zalogować do systemu i zdobyć Member ID. Warto przy okazji wybrać w ustawieniach opcję o powiadomieniach mailowych, dzięki którym dowiemy się, że bilety w ogóle są już dostępne. Aby móc kupić bilety, musisz mieć Member ID oraz numer rejestracyjny. Dopiero wtedy możesz wejść do tzw. poczekalni, gdzie na możliwość zakupu biletu czeka się godzinami, zanim prawdziwa sprzedaż się rozpocznie. Potem możesz już tylko liczyć na własne szczęście. 6. Comic-Con to bardzo droga zabawa. Zwykłe bilety za każdy dzień konwentu kosztują między 40 a $55. Dla dzieci i osób starszych są bilety ulgowe za połowę ceny. Mimo to, jak obliczył serwis GoBankingRates.com, za Comic-Conowe doświadczenie trzeba zapłacić łącznie ponad $1800 od osoby, włączając w to wejściówki, koszty noclegów i posiłków. 7. Comic-Con to zwykle organizacyjny hardcore, dlatego przydają się techniki survivalowe. Po pierwsze, uczestnicy muszą przygotować się na kilometrowe kolejki wszędzie, również do toalet. Po drugie, nie zawsze stanie w kolejce kończy się sukcesem. Chętnych na niektóre panele jest tak wielu, że pechowcom po prostu zatrzaskuje się drzwi przed nosem. Po trzecie, jest bardzo drogo i bardzo daleko, wszędzie. Więc jadąc na konwent, trzeba liczyć przede wszystkim na siebie i założyć wygodne buty, i być może zrezygnować z cosplaya. A także zapomnieć o nadawaniu live w mediach społecznościowych, bo z powodu przeciążeń notorycznie pada połączenie z siecią. 8. Dla tych, którym nie udało się dotrzeć na miejsce, jest od niedawna możliwość uczestniczenia w imprezie online. Na uruchomionej w 2015 roku stronie www.comicconheadquarters.com znaleźć można mnóstwo materiałów z poprzednich edycji, zapisy paneli, wywiady, filmy, seriale, a także relacje live z aktualnych wydarzeń. Są tylko dwa warunki. Za miesiąc dostępu trzeba zapłacić $5 oraz niestety mieszkać w Stanach. 9. Jakie atrakcje czekają w tym roku na fanów seriali? Przede wszystkim panele z twórcami i aktorami takich tytułów jak Luke Cage, The Walking Dead i oczywiście Gra o Tron. Ale lista seriali jest dużo dłuższa i są na niej m.in. Teen Wolf, Silicon Valley, American Gods, Orphan Black, iZombie czy Ash vs. Evil Dead. 10. Czy w takim razie w ogóle warto marzyć o wybraniu się na Comic Con San Diego? Naszym zdaniem warto, bo każdy prawdziwy fan kultury popularnej powinien choć raz tego doświadczyć.
byle tylko był świadomy, co go czeka. Comic Con zaczyna się już dzisiaj. My oczywiście będziemy zazdrośnie śledzić wszystkie informacje na temat tej imprezy i jednocześnie marzyć, że może kiedyś uda nam się tam dotrzeć. A tymczasem, jeżeli szukacie więcej informacji na temat seriali, to koniecznie wpadajcie na naszego Face'a, bo tam toczy się życie i rzeczywiście na bieżąco staramy się tam wrzucać wszystkie znalezione w sieci nowości. Mamy też Instagrama, którego czasami aktualizujemy, i Snapchata, którego próbujemy po raz kolejny reaktywować. A tymczasem Wy możecie dawać nam lajki, możecie dawać łapki w górę i możecie subować nasz kanał.